Ła, przyjeżdżajcie, słuchajcie tutaj, naprawdę przyjeżdżajcie. Jak to mawia klasyk? Chuj, a nie król owoców. Zanzibar, słuchajcie, autodestrukcja. Siemano, witam serdecznie, Piotr Paweł Przewarski, Nungwi, Zanzibar. Wypełniamy właśnie wizę do kolejnego kraju, a do jakiego zaraz się dowiecie. Powiem wam, że powiedziałem tą narrację trochę jak Piotrek z kanału Podróże Wojownika, w stylu, a co będzie dalej? Zaraz się przekonacie, że Piotruś pozdróweczki, a my zabieramy się za wypełnianie wizy i przerabianie zdjęć. Jeśli czasami narzekacie na ilość reklam w moich filmach, bo ich jest 3 albo 4, to tyle z automatu wrzuca YouTube, zobaczcie. Ja to wszystko muszę usunąć. Bo słuchajcie, jest ich po prostu za dużo. A więc wchodzicie na stronę, słuchajcie, Kenii, na której wypełniacie dokumenty. Najpierw trzeba się zarejestrować, a później, słuchajcie, wszystkie rzeczy wpisać. E-Visa Kenia kosztuje $51. I z rzeczy, które tutaj wymagają, z tego co widzę na chwilę obecną, trzeba zapłacić, bo normalnie kosztuje $50. Dolara, takie, słuchajcie, fee, taki podatek. I do tego musimy posiadać, słuchajcie, 6 miesięcy ważny paszport. To jest sprawa oczywista. Pozdro baza w Turcji. I bilecik, tak jak mówię, powrotny. I proces wizowy jest nieodwracalny. Jeśli odrzucą, to stracicie pieniądze, ale raczej nie powinno być z tym problemu. Prawie kończymy już. Słuchajcie, zdjęcie nawet tego frontu paszportu trzeba było wysłać. Ogólnie wszystkie pliki muszą być bardzo małe, mniej jak chyba 300 kilobajtów, więc naprawdę trzeba je tam zmniejszać. No i co? Z takich rzeczy trzeba mieć zablokowany lot do pokazania, do wglądu. Trzeba wrzucić im plik rezerwacyjny z hotelu, numer. Czyli nie da się zrobić screenshot. Nie da się zrobić screenshot. Słuchajcie, no są takie małe problemy, takie pierdółki, że na przykład musicie zrobić rezerwację hotelu, pokazać, a nie można zrobić screenshota, bo booking gdzieś tam blokuje jakieś tam specjalne numery. No, zaraz to zrobimy. Przekącik gastro miał być w restauracji, niestety, słuchajcie, jedzenie przyszło do mnie, ponieważ pisanie sprawiło, że siedzę, plus pogoda jest, no, średnia dzisiaj, nie ukrywam. I baza szedł na jedzenie, ja pisałem i stwierdziłem, że jak jest obce, żeby mi przyniósł, to niech przyniesie. Dzisiaj trochę padało, zobaczcie, jest pochmurnie. Tak czy tak postaram się, jak wszystko ogarnę, dzisiaj jeszcze gdzieś wyjść. Dobra, godzina koło 16, zaraz 17. Ja dopiero się wynurzyłem i muszę wam powiedzieć, że oficjalnie Afryka nas niszczy mocno, bo baza ma problemy, ja mam ponownie problemy, więc zaraz będziecie pisać polo, udaj się do lekarza. Słuchajcie, wszystko jest pod kontrolą. Jeszcze parę dni będziemy wyleczeni. Po prostu mówię, że czujemy się średnio. Ale idę na, słuchajcie, główną ulicę zapać Boda Boda i będziemy jechać na Kendwa Beach, żeby wam pokazać zachód słońca. Byłem na tej plaży raz, wtedy kiedy aparat był niedziałający. Zostawiłem go w chacie, nagrywałem aparatem, nagrywałem telefonem, a teraz nagram właśnie aparatem. Miejmy nadzieję, że uda się zrobić coś ładnego, że będzie ładny zachód słońca. To są zdecydowanie ostatnie vlogi z Zanzibaru. Jeśli będę na tej części, tutaj gdzieś przy plaży, to w moim przypadku będzie to maksymalnie 5 dni. Baza będzie najprawdopodobniej maksymalnie 2, z tego 3 dowiedziałem, jak z nim rozmawiałem, i w planach baza ma Stone Town, Dar es Salaam, ja również, tylko tu muszę dokończyć swoje rzeczy, muszę być pewny, że czuję się dostatecznie dobrze, żeby ruszać dalej w trasę. Zaczęły mnie troszkę, słuchajcie, łapać skurcze, czyli wypukałem z siebie magnes, potas najprawdopodobniej, i wypukało może też trochę ze mnie życie, ale jeszcze działam, słuchajcie, naprawdę
muszę wam powiedzieć szczerze, że Afryka męczy, nawet siedząc w jednym miejscu, takim fajnym jak Zanzibar na przykład, dokuczają nam problemy zdrowotne. To automatycznie się gdzieś tam przekłada na gorsze samopoczucie, przekłada się też na... Mambo. Przekłada się też, słuchajcie, na inne jakieś tam rzeczy i... Afryka jest, wydaje się, można powiedzieć, fajną destynacją na taką podróż dwutygodniową wakacyjną, że jesteście w dobrych hotelach, macie dobre jedzenie. Jeżeli tułacie się w takich troszkę gorszych przybytkach, to może być gorzej. Wielokrotnie czytałem komentarze w stylu: chłopie, zjedz jakieś normalne jedzenie. Też mówiłem, że jeżeli codziennie miałbym do każdego posiłku dokonać dolara czy dwa, w przypadku na przykład, słuchajcie, 100 dni, jeżeli bym dołożył w trzech posiłkach 2 dolary dziennie, to słuchajcie, robi się naprawdę pokaźna sumka, wychodzą naprawdę grube setki dolców, więc wakacje to nie jest długa podróż. I też chyba nawet Baza mówił dzisiaj na swoim filmie, że jak człowiek chce się troszkę zniszczyć, wiecie, psychicznie i fizycznie, naprawdę, wiecie, jeżeli chodzi o samą podróż, przemieszczania się, tym bardziej podczas światowego choróbska, przekraczanie granic naprawdę jest, no, delikatnie męczące. Dzisiaj wypełniliśmy wniosek wizowy do Kenii. Jeśli nas wpuszczą, jedziemy. Jeśli nie, to będziemy się porządnie głowić, co robić dalej. Ale Zanzibar, słuchajcie, autodestrukcja. Ale oczywiście podsumowując do tych wszystkich, którzy mówią, że się żale. Nie, mordki kochane. Pokazuję wam, jak wygląda prawdziwe życie w podróży. My jesteśmy już 2,5 miesiąca, zostało nam jakieś, no, 1,5 miecha mniej więcej, czyli łącznie powinno być koło 4. Trzymajcie kciuki, żeby się udało. Mniej więcej w okolicach, nie wiem, za jakieś 10-12 dni powinniśmy opuszczać Tanzanię. Troszkę wyleczy, zobaczymy, bo to jest rambutan. Ale dzisiaj go nie kupuję. A tu są... To jest takie chyba malutkie, jest z mango. Jest mango mini, słuchajcie. A to jest takie mango duże i kosztuje naprawdę bardzo mało, bo około sorki złotóweczki. A z tego, co mi się wydaje, jak teraz kupowałem w Polsce, płaciłem chyba u Semaka. A tu jest, słuchajcie, taki ala durian. Wali, powiem wam, niebywale. Jak to mawia klasyk? Chuj, a nie król owoców. Owoce zakupione, słuchajcie, zachód słońca będzie za jakąś plus minus godzinę. Szukamy kierowcę boda, który mnie zawiezie na plażę Kendwa. Będę próbował zamówić, słuchajcie, przejazd i zapytam o cenę, oczywiście w języku Swahili, żeby zapytać się, ile to kosztuje, wiecie, żeby nie być wyrolowanym. Tak więc to jest, wariat pojechał. Myślałem, że staje, on pojechał. Dobra, czekamy na kolejnego zatem. O, jedzie jakiś wariatunczo. Dobra, jest wariatunczo. Ambo Rafiki. A na ulicy Kiasigani Kwakwendwa. Kwakwendwa. Tatu. 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 Panyani Rafiki. Okay. Alright. Three. But like, can you stay at the ATM? Ready?
Dobra, szybka wizyta w bankomacie. Pamiętajcie, żeby zawsze sprawdzić to, czy nie jest przymocowane. I dodatkowo sprawdzajcie klawiaturę, czy się nie rusza. Słuchajcie, od razu informacja, Absa Fryer 30 prawie złotych tego, prowizji. Kolejny, słuchajcie, zielony CR, jakiś tam 20 zł. Nawierzchnią w poprzednim filmie. Dobra. I will wait down. To jest taki odcinek, słuchajcie, że trzeba przejść na piechotę, bo tutaj zobaczcie, rzeźnią, ten nie przejedzie. Jechałem ostatnio, a tu prawdopodobieństwo gleby we dwóch, słuchajcie, jest ogromne. Nie dość, że jest stromo, to jest nasypane kamieni i jeszcze teraz nasypali piachu, więc musi sobie zejść za każdym razem, jadąc na kędła. Po prostu łatwiej będzie, żeby tutaj kierowca podjechał i no. I zobaczcie, trzeba po prostu zejść i łatwiej będzie, tutaj wszyscy schodzą. Pani też musiała zejść, bo nie podjedzie. Pojechałem do hotelu Kendwa Rock. To ogólnie jest dość drogo, nocka kosztuje 130 dolarów, tędy można sobie przejść na plażę. I ogólnie taki przejazd motorkiem powinien was kosztować no mniej więcej 3 do 4 tysięcy szylingów, czyli to jest około, słuchajcie, 6,50, mniej więcej, to jest około 6 kilometrów. Wieczorem czasami sobie gdzieś tam zawołają piątkę, ale normalnie jeżeli zadzwonicie nawet u was w hotelu, poprosicie, żeby was zawiózł, to no, powinien wam krzyknąć 3000. A taksówka, strzelam, że rzuci wam pewnie za 20 tysięcy. Bardzo ładny hotel swoją drogą. Sprawdzałem tam sobie z ciekawości ceny. To jest 130 chyba za najtańszy pokój. A z widokiem tutaj chyba na morze, na wodę. Około 150 w górę, chyba zależy jaki standard, i na bookingu 7-8, czyli dupy nie urywa, ale wygląda całkiem ok. Nie wiem, za co poleciały im tak te noty, ale jest gitarka, fajnie wygląda naprawdę. Idziemy sobie na plażę, poczekamy na zachód słońca. A teraz, moi drodzy, czas na drona. Love is love. Love is love. Adios. Docieramy na plażę Kendwa, ten hotel, o którym wam przed chwilą wspominałem, mieści się dosłownie tutaj. Ogólnie ta plaża jest chyba bardziej zatłoczona jak tamta przez turystów, nie wiem czemu.
Wydaje mi się, że tutaj po prostu są może bogatsi turyści i więcej ludzi tu jest. Więcej ludzi chyba oferujących jakieś rzeczy, żeby sobie porobić zdjęcia z Masajami, ale to jest tylko i wyłącznie moja opinia po dwóch pobytach tutaj. Chociaż tam też są nietanie hotele, tak jak na przykład chyba Marriott tam jest. Czy Radisson? Właśnie nie wiem, który. A zobaczcie, tam z tyłu Masaje skaczą, robią to swoje tańce. Ja mówię, nie jestem fanem nagrywania takich rzeczy, jeśli ktoś tego nie robi. Gdzieś tam mówię, z zajawki, tylko po to, żeby zrobić sobie foto. Tak, średniawka. No i mały spacer jeszcze po plaży. Zaraz będzie zachód słońca, naprawdę niesamowite miejsce, więc przyjechałem tutaj po to, żeby pokazać wam, jak spektakularnie wygląda zachód słońca. Podobno są dwie miejscówki, w których jest, można powiem, najładniejszy zachód słońca ogólnie na całym Zanzibarze. Jedna z tych miejscówek, słuchajcie, to jest Michangwi, chyba się nazywa. Tam jeszcze bardziej na północ od Dziambiani i Padże, w sensie północno-wschodnia część wyspy, a tutaj na północy w Nungwi na plaży Kendwa podobno też topówka. Spójrzcie na ten biały domek. Nie byłem w Santorini, ale wydaje mi się, że tak tam są niektóre budynki skonstruowane. Takie, zobaczcie, domki z taką niebieską kopułą. Tak jeden z tych budynków tutaj wygląda. Kurczę, no nie spodziewałem się takiego zabiegu architektonicznego. Chłopaki grają sobie w piłę przy zachodzie słońca. Naprawdę fajne. Tu się dzieją rzeczy, bardzo lokalne, słuchajcie, takie wiecie. Chłopaczki sobie grają, można sobie zawsze przyjść, podejść, popykać. O, nawet ja tu się załapię. Fajnie, fajnie. No i dobra, robi się pomału zachód słońca, ale czekamy, słuchajcie, jak zajdzie do końca i kolorki, powiem wam, będą nieziemskie. Ale sky is purple. No niestety słońce zaszło, ale ludzie jakoś, wiecie, nie zawijają się z plaży. Dzisiaj jest tłoczno, może dlatego, że jest niedziela. Znaczy teoretycznie nie zaszło, zaszło za chmury na razie. Mam nadzieję, że będą ładniejsze kolory jeszcze za chwilę. Ale mówię, dużo ogólnie lokalnych sobie siedzi, chilluje, plus ludzi, którzy po prostu przyszli zobaczyć zachód słońca. No i ogólnie dużo takich sprzedawców, którzy oferują jakieś zielsko. A tam w tle gdzieś tam, słuchajcie, słychać bębny. A i przy tym wpadł gościu do mnie i mówi: mordo, nie chciałbyś na taki tur łódką na zachód słońca? A ja tak pokazuję palcem, mówię: mordo, no tu mam za darmo. Na dobrą sprawę, no nie ma zachodu słońca. Cebula. Zobacz, jakie, słuchajcie, pieprzony aparat. Zobacz, jakie piękne niebo, fioletowe. Kurczę, aparat tego nie odda na pewno. Ja. Zobaczcie, jakie, słuchajcie, piękne. Ła, słuchajcie, na to czekałem, zobaczcie, no filter. Ja pieprzę, jaki dzisiaj jest piękny zachód słońca. Nie do wiary. Naprawdę, o, się obawiałem, czy taki będzie, czy nie będzie. Warto było tu przyjechać, naprawdę. Wow, przyjeżdżajcie, słuchajcie, tutaj, naprawdę przyjeżdżajcie. Dobra, moi drodzy, godzina 23, trochę zasiedziałem się na tej plaży ze znajomymi, zapaliśmy sobie szyszkę, odchillowaliśmy, już było za ciemno, żeby nagrywać i stwierdziłem, że po prostu nie ma sensu, wiecie, jak siedzimy sobie, nie ma w ogóle światła, więc ogólnie mówię, fajna miejscówka, żeby sobie podchillować, zapalić szyszkę, pójść na plażę, zobaczyć piękny zachód słońca. Zanzibarska, moi drodzy, autodestrukcja. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczyska. Elo. It's 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10?
ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just dissing.